Szanowni Państwo, 27 marca 2023 roku to bardzo ważny dzień dla jednostki OSP Kamysznica. W tym to właśnie dniu odebraliśmy wspólnie z prezesem OSP Kamysznica promesę, zapewnienie na częściowe finansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tejże jednostki. Niezmiernie się z tego faktu cieszymy. Otrzymaliśmy właśnie promesę na dawno wymarzony samochód dla naszej straży w Kamysznicy. Oczywiście ten samochód się nam bardzo przyda. Dziękuję tu w tym miejscu wójtowi gminy za dofinansowanie do naszego samochodu, jak również mieszkańcom, którzy na pewno nam się dołożą i dołożyli się już w dużej mierze do tego samochodu. Samochód jest nam bardzo potrzebny, ponieważ nasz obecny samochód ma już 40 lat i już ulega coraz większej awaryjności. I żeby działać naprawdę dobrze i prężnie, musimy mieć nowy samochód. Jeśli chodzi o montaż finansowy, to na chwilę obecną z budżetu państwa jednostka OSP Kamysznica otrzymała 450 tysięcy złotych i zapewnienie ze strony gminy Milówka jest na kwotę 500 tysięcy złotych. Po tym wydarzeniu na sesji Rady Gminy w czwartek wyasygnujemy środki, które były obiecane dla OSP Kamysznica. Mam nadzieję, że radni przychylą się do naszych wcześniejszych zapewnień i tego, co deklarowali wcześniej, i będziemy mogli w najbliższych dniach w imieniu OSP Kamysznica ogłosić postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.